Dzień dobry. Jesteśmy uczniami Technicznych Zakładów Naukowych. Marta i Michał. Chcemy Wam towarzyszyć w wędrówce po naszej szkole. Techniczne Zakłady Naukowe w Skarżysku to szkoła z blisko 70-letnią tradycją. Lata działalności pozostawiły ogromny ślad. W chwili obecnej placówka cieszy się bardzo dobrą renomą, a nazwa szkoły to marka rozpoznawalna w kraju i za granicą. Tylko 3 szkoły w kraju noszą tą honorową nazwę, nadaną w przeszłości za zasługi dla szkolenia kadr technicznych. Szkoła może poszczycić się wieloma certyfikatami, współpracą z uczelniami technicznymi, a przede wszystkim z zakładami pracy, które zapewniają oferty pracy oraz praktyki zawodowe uczniom i absolwentom technicznych zakładów naukowych. Techniczne zakłady naukowe posiadają najpiękniejszą wielofunkcyjną aulę oraz bogatą infrastrukturę sportową i dydaktyczną, ale przede wszystkim ludzie, kadra dydaktyczna i pracownicza szkoły oraz uczniowie, wnoszący w nią życie i serce, to dopiero tworzy historię. Szkoła posiada prężną i twórczą kadrę pedagogów, prowadzącą z młodzieżą bogatą działalność środowiskową. Przykładem jest aukcja charytatywna Podziel się sercem dla Domu Dziecka Przystań. Szkoła jest kolebką wolontariuszy, krwiodawców oraz uczniów z pasjami sportowymi i zawodowymi. Odnosi na tym polu wiele sukcesów. Dzień dobry, nazywam się Marta Sosińska i jestem dyrektorem Technicznych Zakładów Naukowych. Chciałabym scharakteryzować w 2 hasłach moją szkołę. Pierwsze to sukces budujemy na relacjach, czyli otwartość, komunikatywność, tolerancja i przyjaźń. Obowiązują całą moją społeczność szkolną. Szczególnie dziękuję tutaj mojej Radzie Pedagogicznej. Drugie natomiast hasło jest hasłem, które chciałabym skierować do przyszłych kandydatów mojej szkoły. TZN to idealna przestrzeń dla Waszego rozwoju. Rozważcie więc możliwość wzięcia pod uwagę wyboru TZN-u jako przyszłej Waszej nowej szkoły. Techniczne zakłady naukowe to następujące szkoły. Technikum nr 6, w którym można uczyć się na takich kierunkach jak technik logistyk z innowacją bezpieczeństwo publiczne, technik mechanik z możliwością wyboru jednej z 3 specjalizacji, samochody i ciągniki, obrabiarki sterowane numerycznie CNC, obróbka skrawaniem. Jesteśmy właśnie w pracowni samochodowej, gdzie odbywają się zajęcia z przedmiotów mechanicznych na kierunku technik mechanik. Sala składa się z 2 części. W pierwszej odbywają się zajęcia teoretyczne, a w części drugiej zajęcia praktyczne. Ta część sali przypomina warsztat samochodowy. Kolejny kierunek to technik mechatronik i technik ochrony środowiska. W zasadniczej szkole zawodowej można uczyć się na następujących kierunkach: operator obrabiarek skrawających, monter mechatronik, ślusarz, bądź w klasie wielozawodowej zawierającej powyższe kierunki. Podczas zajęć lekcyjnych w technikum i zespole szkół zawodowych na kierunkach mechanicznych będziemy korzystać z najnowocześniejszego parku maszynowego CNC w zakładach metalowych MESCO SA. Jesteśmy szkołą techniczną i ścisły związek szkoły z zakładami pracy powinien być dominujący w pracy naszej szkoły. I nasza szkoła nawiązała ścisłą współpracę poprzez podpisanie porozumienia z zakładami metalowymi, tak jakby w 3 obszarach. Pierwszy obszar to kształcimy dla potrzeb zakładów metalowych, czyli uczniowie nasi w kierunkach mechanicznych i mechatronicznych mają gwarancję pracy po skończeniu tych kierunków. Drugi obszar, zakłady zaproponowały nam stypendia fundowane dla tych uczniów, którzy wybiorą te kierunki. Natomiast trzeci obszar to jest obszar współpracy na zasadzie korzystania z bazy zakładów metalowych w formie pracowni, laboratoriów oraz właściwie całej bazy technicznej zakładów metalowych. W 6 liceum profilowanym można uczyć się na 2 kierunkach. Zarządzanie informacją oraz kształtowanie środowiska.
szkoła realizuje projekty unijne, w ramach których prowadzone będą zajęcia przygotowujące do egzaminów zewnętrznych oraz zajęcia wyrównawcze. Uczniowie mają zapewnione materiały szkoleniowe i posiłki. W miesiącu marcu podpisałam umowę ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ten został napisany przez moich nauczycieli i mówi o dofinansowaniu do zajęć pozalekcyjnych w formie zajęć wyrównawczych i zajęć przygotowujących do egzaminów zewnętrznych z języków obcych oraz przedmiotów ścisłych i w zakresie przedmiotów zawodowych. Umowa mówi o dużej kwocie. Ta kwota ogólna wynosi około 200 tysięcy zł i zaczynać będziemy ten projekt realizować od miesiąca września przyszłego roku szkolnego. Oferta ta jest o tyle atrakcyjna, że uczniowie po zajęciach będą zgłaszać się do nas na zajęcia dodatkowe z tych przedmiotów i oczywiście wliczony będzie także w to ciepły posiłek. Otrzymają go uczniowie, którzy zostaną zakwalifikowani do tego projektu. Szkoła osiąga sukcesy na polu dydaktyki i wychowania. Moja szkoła osiąga sukcesy także naukowe, mogę powiedzieć. Mamy od 2 lat stypendystów Fundacji Daj Szansę. W tym roku mamy 3 chłopców, którzy mają bardzo wysoką średnią, bo 5,0, a oprócz tego wiele innych zainteresowań. Szkoła proponuje ciekawe zajęcia pozalekcyjne. Szkoła posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. W świetlicy szkolnej możemy rozwijać zainteresowania w kołach recytatorskim, plastycznym czy radiowym. Działa także koło szachowe. Tu miło spędzamy czas wolny. Na uwagę zasługuje także szkolne koło krajoznawczo-turystyczne, które od wielu lat zajmuje pierwsze miejsce w województwie. Bierzemy udział w spartakiadach, zawodach sportowych, rajdach rowerowych i pieszych. Działa sekcja nart biegowych. Szkolne koło PCK skupia w swoich szeregach największą liczbę honorowych dawców krwi. Mamy swobodny dostęp do pracowni multimedialnej. Chętni mogą rozwijać zainteresowania także w kołach chemicznym, komputerowym, matematycznym czy wędkarskim. Prężnie działa klub europejski. Szkoła może się pochwalić posiadaniem polskiego certyfikatu szkoły promującej zdrowie. Jesteśmy jedną z 22 szkół w Polsce, która otrzymała polski certyfikat szkoły promującej zdrowie. Oznacza to, że jesteśmy szkołą przyjazną dla uczniów, rodziców, a także realizującą potrzeby w zakresie promocji zdrowia w środowisku lokalnym. Techniczne zakłady naukowe to nowoczesna infrastruktura. Sale lekcyjne w naszej szkole są odnowione, ciepłe i przestronne. Posiadamy dużą, wielofunkcyjną aulę, w której odbywa się wiele imprez, a na co dzień zajęcia sportowe. Poza aulą dysponujemy też siłownią, salą do aerobiku i salą gimnastyczną. W tej szkole naprawdę dba się o bezpieczeństwo. Szkoła posiada wewnętrzny monitoring, 3 wyjścia ewakuacyjne. Jest zamknięta dla osób z zewnątrz, a uczniowie posiadają identyfikatory. Przestronne korytarze oraz wnęki zapewniają nam miłe spędzanie czasu podczas przerw oraz bezpieczeństwo. Nad naszym bezpieczeństwem czuwają również dyżurujący nauczyciele oraz czujne oko monitoringu. Chociaż nie wszyscy lubimy, to jednak nosimy identyfikatory. One pozwalają odróżnić nas od nieproszonych gości. Szczególną troską szkoła obejmuje uczniów klas pierwszych. Atutem szkoły jest lokalizacja. Uczniowie spoza Skarżyska mają zapewniony dogodny dojazd. Przy szkole znajduje się przystanek PKS, MKS i bus, a w pobliżu stacja PKP. Mamy nadzieję, że przekonaliśmy Was do naszej szkoły. Czekamy na Was. Do zobaczenia we wrześniu. Serdecznie zapraszamy.